Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam Was na tak. Na tak, do którego otagowała mnie Wenus Północy. Jeżeli jesteście ciekawi jej odpowiedzi, jesteście ciekawi, co ona chowa w torebce, link będzie w opisie na dole. Tak jak jeszcze nie wspomniałam, jest to tak, co jest w mojej torebce. No i muszę Was bardzo rozczarować, no bo ja myślę, że ja mam w torebce to, co ma typowa kobieta. Niczego specjalnego tutaj nie znajdziecie, ale jeżeli jesteście ciekawi, co ja ze sobą dźwigam, to zapraszam Was do oglądania. Ja na co dzień noszę dwie torebki. Nie dwie naraz, dwie osobno. Słuchajcie, tutaj się schylę, tu mam jedną taką malusieńką torebeczkę na pasku, którą po prostu zakładam tak na krzyż. I to jest taka malutka torebeczka, tutaj z kieszonką taką, gdzie mi się łatwo mieści telefon. No i tutaj z taką dużą komorą i tutaj mam portfelik, który wygląda w ten sposób, jest to taki typowo na karty. Pusto! Także to jest taka torebka, gdzie na przykład jak wyskakuję samochodem po coś szybkiego do sklepu, to biorę ją ze sobą, bądź jak jadę po Roberta. Generalnie to jest torebka, kiedy nic ze sobą nie potrzebuję. Potrzebuję mieć tylko coś, żeby włożyć telefon, portfel, prawo jazdy, klucze, to wtedy ta torebka idzie ze mną. Tam tu ma jeszcze z tyłu taką kieszonkę, nie wiem co tam mam. Tutaj z przodu też na cuda. O proszę, tutaj na przykład mamy olejek do ust z Clarensa. No, więc to jest taka tak zwana torebka szybka, szybka torebka. Natomiast jeżeli wybieram się gdzieś dalej, bądź na dłużej, tu jest moja duża torebka, która wygląda w ten sposób. Tutaj z przodu ma taki zameczek, z tyłu kolejny zameczek, tu zdechłego króliczka, taka wielka komora. No i dobra, no i zajrzyjmy, co ja w niej noszę. Tak naprawdę nie ma tego wiele. A więc słuchajcie, przezorna mama zawsze ma przy sobie wyposażenie w formie papieru. Ja mam aż dwie rolki, bo ostatnio mój Robert złapał jakiś wirus grypy żołądkowej, dopadło go rozwolnienie i wyposażyłam się w dwie rolki w razie jakby go przycisnęło po drodze do domu ze szkoły. W torebce również znajdują się klucze, tutaj mam klucz do domu, klucze do samochodu z blokadą i z alarmem oraz klucze do bramy ogrodowej. Tutaj mam jeszcze bryloczek do kluczy, właśnie muszę sobie go doczepić, bardzo mi się spodobał, to jest mój najnowszy zakup, tylko słuchajcie, ja nie wiem czemu, ale bryloczek ten był na sklepie, na dziale dla dorosłych. Ja nie wiem, no spójrzcie, czy nie pasuje idealnie do klucza domowego? Wprost fantastycznie! Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, bryloczki można znaleźć na dziale 18+. Słuchajcie, następne po co sięgam, to są krople żołądkowe. Są to krople świetne, genialne, musicie przetestować. Ból brzucha od razu przechodzi i humor się poprawia i od razu jesteśmy jak nowonarodzeni. Dalej, jako że jestem mamą i tak naprawdę w drodze, w biegu muszę być przygotowana na wszystko, więc w razie ataku głodu zawsze noszę ze sobą zupkę. Zupka krupniczek jest, jak wszyscy wiemy, wspaniała. Nasza polska tradycyjna zupa. Oczywiście, jak każda kobieta, posiadam również pędzel w torebce, wiadomo, nieodzowny przyjaciel. Dalej mamy, słuchajcie, zakupiłam sobie taki bryloczek kolejny, taki już dłuższy, to jest pamiątka z Krakowa. Jest to taki bryloczek, który idealnie nadaje się do spożywania moich kropli żołądkowych bądź zupki. Jego się po prostu zawiesza sobie na szyi,
na szyjce i sobie można spożywać, zażywać, leczyć się. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to takie bryloczki sprzedają w Krakowie. Uważam, że bardzo fajny wynalazek. Jak już się opiję zupą, zawsze mam przy sobie podręczną, malutką buteleczkę wody, w razie jakby przycisnęło mnie pragnienie. Również, słuchajcie, jak każdy, mam ze sobą dokument ze zdjęciem oraz zdjęcie dzieci. Zawsze lubię sobie na nie patrzeć, kiedy na przykład stoję w kolejce, lubię sobie wyciągnąć z torebki i popatrzeć, jakie mam kochane urwisy. Co dalej? Znajdują się też tutaj okulary. I słuchajcie, coś fantastycznego ostatnio wynalazłam w sklepie. I to również zawsze jestem pewna, że znajduje się w mojej torebce. Jest to, słuchajcie, taki zestaw akurat na pogodę angielską. Zestaw składa się z trzech nagłownic. Ta wersja jest wersją deszczową. Jest bardzo, słuchajcie, to jest rewelacja, Wam bardzo polecam, bo w momencie teraz, kiedy pcham wózek i nie mam rąk, żeby trzymać parasol, ta nagłownica jest po prostu genialna. Mamy też w zestawie wersję z dziurkami, nie wiem, czy widzicie dziurki, i to jest nagłownica na słońce. Jest skonstruowana specjalnie po to, żeby nam nie przygrzało za bardzo w beret, a dziurki sprawiają, że jest cyrkulacja powietrza i nie dość, że nam nasz móżdżek nie paruje, to jeszcze robią się fantastyczne pasemka. No i to jest jeszcze jedna taka wersja, to jest wersja dla Żydów. Jako, że nie jestem Żydówką, używam tej wersji na kaju. No i dalej, słuchajcie, znajduje się taka mgiełka. Słuchajcie, to jest w ogóle genialne. Stawiacie, włączacie sobie mgiełkę na gorące dni, odsuwacie od twarzy i czekacie. I kilka sekund i rozpyla się pięknie pachnąca woń, która idealnie Wam się osadza na twarzy, nie zmywa makijażu, a zarąbiście go skleja, słuchajcie. Robi się taka ciapka, taka papka, która fantastycznie pachnie. Także polecam Wam naprawdę, to jest z Airwick Freshmatic, jak już sama nazwa wskazuje, po użyciu tej pianki jesteśmy zarąbiście fresh. Następną rzeczą, która znajduje się w mojej torebce, są testy na owulację. Ja domyślam się, że każda z Was również przy sobie je nosi. Testy na owulację są bardzo ważne, żebyśmy sobie zrobiły taki test przed jakąkolwiek rozmową z kimkolwiek tak naprawdę, żeby wiedzieć, czy będziemy na niego krzyczeć, czy będziemy potulne jak baranki, bo wiadomo, w czasie owulacji skacze nam, przynajmniej mi, ciśnienie i jestem nie do zniesienia. Więc żeby to zwalić na ciężkie kobiece dni, a nie na to, że po prostu jestem wredna. Następnie mam taki eko kapelusik, który używam do noszenia ziemniaków, ponieważ jest tak idealnie wyżłobiony, tak idealnie duży, że idąc do sklepu po 5 kg ziemniaków, ładuję je do kapelusika i mam ekotorbę. Oczywiście spray, żeby zawsze pięknie i uwodzicielsko pachnieć. Już nieraz zdarzyło mi się, że przechodząc obok kogoś usłyszałam być może Paryż, być może Rzym, być może Airwick. No dobra, co tu jeszcze mamy? I taki podręczny, malutki zegarek. Ja jestem osobą, która zawsze się spóźnia, więc ja muszę mieć konkretne cyfry, żeby wiedzieć, ile się spóźniłam. Słuchajcie, kolejną rzeczą, którą noszę w torebce, to są fantastyczne gumki do włosów. Nie wiem, czy je znacie. Ja kiedyś byłam zakochana w tych gumeczkach takich, tych plastikowych, które nie plączą włosów, aczkolwiek powiem Wam, że tak sobie mi się sprawdziły. I tu jest kompletna nowość na rynku. Słuchajcie, gumki nawilżające. Nie dość, że nie plączą i nie wyrywają Wam włosków, to jeszcze fantastycznie je nawilżają. Polecam serdecznie. Kolejną rzeczą, którą trzymam w torebce, są takie bezpieczne kajdanki. Bezpieczne kajdanki bardzo się przydają, słuchajcie, w momencie, kiedy na przykład jestem u lekarza, czy gdzieś, gdzie
dzieci są nieznośne i paskudnie się zachowują, czy biegają i nie dają człowiekowi się skupić. Wtedy właśnie korzystam z kajdanek i przykuwam je do kaloryfera. O, widzę, że mam jeszcze zimowy szaliczek. Nie wiem, co on robi, chociaż pogodę mamy iście zimową i nikt by nie powiedział, że jest czerwiec, prawie czerwiec. Co tu jeszcze mam? Oczywiście malutkie lusterko do takich drobnych poprawek. A idąc z poprawkami makijażu, szpachla. I słuchajcie, hit sezonu, jeżeli się bardzo śpieszą na przykład do szkoły z Robertem rano i nie mam czasu nałożyć makijażu, zakładam moją maskę niewidkę. I słuchajcie, nie uważacie, że jest rewelacja? Człowiek nie musi się malować, po prostu ją nakładam i idę. O, wydaje też dźwięki. Co tu jeszcze mamy? Słuchajcie, wałek. W mojej małej torebce również znajduje się elektryczny pilnik do paznokci, bo nigdy nie wiadomo, kiedy nam się paznokieć złamie, prawda? I zapasowa para butów, bo to jest bardzo ważne. Ja jako mama chodząca dużo z wózkiem często dostaję jakichś odcisków i otarć, więc zawsze noszę ze sobą dodatkową parę butów. Do tego wykałaczki, bo wiadomo, zawsze nam coś tam w zęba wlizie. Nożyczki, właściwie nożyczki obcinacz do paznokci. Posiadam również magiczną saszetkę. Dostałam ją od dziadka Gandalfa w drodze do Mordoru i trzymam ją na pamiątkę. Również mam przy sobie zawsze petardę, bo lubię mieć zajebiście wystrzałowe wejście. Słuchajcie, jeszcze taki must have, który zawsze mam przy sobie, czy w małej, czy w dużej torebce. Jest to, jako że mieszkam za granicą, taki malusieńki słowniczek języka angielskiego, w razie co, jakby mi mowy odjęło, więc zawsze mogę sobie go otworzyć i sobie przypomnieć. Słuchajcie, no i zawsze obok słownika mam ze sobą szkolną encyklopedię, żeby nie zdarzyło się tak, że coś mnie zadziwi, bądź nie będę czegoś wiedziała, bo jak zawsze muszę wszystko wiedzieć. Więc w sytuacjach, w których czuję się niepewnie, wyciągam sobie z torebusi i słuchajcie, nikt mnie już nie zagnie. Jest fantastyczna, bo posiada bardzo dużo obrazków, więc nawet nie muszę się trudzić, żeby ją przeczytać. No i kolejną książeczką to są Kochankowie Doskonali. No i oczywiście, jak każda zapaśna kobieta, noszę ze sobą parasoleczkę. No i nie może nigdy zabraknąć mojej podręcznej gitary, jako że jestem olbrzymią fanką gitar. Po prostu ją noszę po to, żeby sobie na nią popatrzeć. Kolejną rzeczą, która znajduje się w mojej torebce, jest oto torba na zakupy. Nie wiem, czy w Polsce też, ale chyba też w większości właśnie sklepów wycofano jednorazówki i trzeba mieć ze sobą torbę, że ja lubię dużo kupować, więc noszę ze sobą po prostu torbę na zakupy. Jest fantastyczna, bo jest na kółkach, ma wyciąganą rączkę, więc jak dużo nakupuję ciężkich rzeczy, to sobie mogę to zataszczyć do domu. I z okazji tego, że właśnie był dzień mamy, noszę ze sobą kartkę od Robcia. Taka malusia, kartusia. Co ja tam jeszcze mam? Klipsy, słuchajcie, klipsy zawsze się przydadzą. Jak grzywka nie chce się ułożyć, zawsze możemy sobie klipsika przypiąć. Kolejne okulary. Oczywiście od Dolce & Gabbana za kilka euro. Notesik. Masę śmieci i ulotek. Zawsze biorę ulotki, żeby nie było tym ulotkarzom głupio. Zobaczmy, co tu w kieszonce jeszcze jest na przodzie. Kolejne okulary, tym razem od Chanel. Również za kilka funtów. Jakieś tam produkty do ust, których nigdy nie używam, ale noszę po to, żeby nie było mi za lekko, bo wiecie, taka dobrze dociążona torebka, jak ona wisi na tym ramieniu i nas trochę przechyla, to wtedy pracując ciałem, balansując je w drugą stronę, mamy zarąbiste ćwiczenia na talię. Mówię wam, musicie spróbować. I chyba
I chyba to by było na tyle. A nie, słuchajcie, mam jeszcze absolutny tonik. Słuchajcie, jeżeli jesteście spocone po całym dniu, po tym słońcu, które świeci na waszą twarz, absolutny tonik jest wprost rewelacyjny. Niestety muszę przyznać, że w składzie zawiera trochę tego alkoholu. Tutaj jest napisane 40%, ale nie sugerujcie się tym, bo kto by patrzył teraz na skład, to już jest niemodne, to było modne jakiś czas temu. Także ja Wam powiem, że bardzo mi się sprawdza, cera po prostu aż sama z siebie schodzi. Fenomenalne! Więc od tego gadania to aż mi się pić zachciało. No i słuchajcie, i to tak, i to by było na tyle. Mówiłam, że ja nie mam dużo rzeczy, że to jest taka typowa damska torebka, w której znajduje się wszystko. Słuchajcie, Rafał zawsze się śmieje, że w mojej torebce to tylko baby z dziadem brak. Ale jak bardzo on się myli, bo babę z dziadem również posiadam. Miałam również słonia w karafce, ale ze względu na to, że zielone organizacje zaczęły mnie ścigać, musiałam go niestety schować w ogrodzie. No i tak, moi drogie, tym sposobem żeśmy szybciusieńko przebiegły przez zawartość mojej torebki. Mówiłam, że nie będzie tutaj nic specjalnego, takie typowe pierdoletki. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli się podobało, oczywiście łapki do góry. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, subskrybujcie po więcej. No i teraz przyszedłby czas na otagowywanie. Więc słuchajcie, ja jestem bardzo ciekawa, co w torebce ma moja psiapsi Rock Angel. Ja wiem, że Ty, kochana, uwielbiasz tagi, uwielbiasz je robić, więc specjalnie dla Ciebie pokaż nam, kobito, pokaż, kotku, co masz w środku. Również Natalię dziwną, też jestem bardzo ciekawa, kochana, co Ty tam trzymasz w tej torebce. Zamieszaną, oczywiście Jolkę, G78, kogo ja tam jeszcze, Katalin, również bardzo mnie interesuje. Pysiu, co Ty trzymasz w torebeczce? Bardzo chętnie też bym zobaczyła odpowiedź na ten tag Maki i Lalajny, fantastyczne dziewczyny. I słuchajcie, ja mi ktoś chodzi jeszcze po głowie, ale w tej chwili mnie opanowała kompletna zaćma, to wszystko przez ten stres, przez tę kamerę, przez to, że mi patrzycie prosto w oczy, że ja się stresuję, ja czuję już na twarzy, więc tutaj pierdyknę Wam listę osób zatagowanych. No i co, i dziękuję Wam ślicznie, życzę Wam miłego dzionka. Pozdrawiam Was serdecznie, pa, pa!